Witam was bardzo serdecznie w Hearthstone Heroes of Warcraft. Właśnie w tym momencie znaleźliśmy godnego przeciwnika wobec mojego paladyna. Będziemy grać z synergią, więc no nie jest kolorową. Pytanie, co my tu zostawiamy? Dobrą opcją może być zostawienie piromanty plus coina w celu unieszkodliwienia werbunku. Jeśli przeciwnik oczywiście to zagra. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie, bez pośpiechu. Nie przewidywujmy przyszłości, tylko na nią poczekajmy. Okej. Wszystko, co mogłem zrobić na tej mapie, zostało zrobione. Dobrze cię widzieć. Dobrze, chuj. Witaj, chuj. Masz. Co w tym deku jest? No jak widać, kwatermistrzowie, jakiś tam piromanta, równość, konsekracje. Czekam na rozkaz. Kwatermistrzowie chyba powiedziałem właśnie. Bolwar, rak, szatkownik, Sylwana. Tego typu kart. Taki paladyn. Taki śmieszny paladyn, można powiedzieć. Czekam na rozkaz. I właśnie o tym mówiłem. On teraz właśnie 4 tokeny stawia, myśli, że będzie mógł zagrać kwatermistrza pod swoich tych. Ale niestety, madafaka. Niestety. Niestety ziomuś, nie dzisiaj. Dzisiaj dziki piromanta. Dobra, nie wiem co, dobra, nieważne. Ja jestem w każdym razie wypoczęty. Juvenal jadały się w kość. Dzisiaj w sumie od 10 do 17 i napieprzałem naukę. Typowo z przerwami na obiad, na ćwiczenia. A tak to masakra. Masakra, po prostu. Plan jest taki, żeby zagrać to, tego rozbijemy i niech ma. Tego rozbija, żeby ten nie dobił tego, bo tak to jest. 1-4-5 umiera. Dustingo. Tarczowy Sengjinu. Co w ogóle mam? 5. tura. No, sprytnie, nie powiem. Okej. Załóżmy, że zagram trójkę. Nie, dwójkę, jeden. Że zagram trójkę sobie i dwójkę. Gotowe. W miarę. Nieźle. Mogło być gorzej. Na razie czekajmy spokojnie na ruch przeciwnika. No, na pewno chcesz tego zaatakować? Tego? Konsekracja. Boli. Jumej, ziomuś mu to gdzieś. 6 życie mi stało. Dobra, i będzie Sylwana. Pewnie pójdą 3 postaci, się rozbiją Sylwanę i wystawić tam jeszcze. Wtedy mamy Booma tego i będzie w miarę chyba. Tak mam nadzieję. Mam jednego healbota w deku, więc jakby co, heal jest. Jako taki, a ten deck to jest jakiś dziwny, jakby agro. Nie wiem, Holender. A, wszyscy się rozbiło Sylwanka. Jedź. Co tam za jedynkę zagrasz, pomstę? Nie, dar mądrość. Rozumiem. No to chapaj. Chapaj doktora Balanced. Co on zrobi teraz? Rozumce. Święty gniew. 4. Czyli dobra konsekracja. Jak my nie mam. I 4 wieki. Witaj. Dobrze cię widzieć. Ładnie pozamiatało się, nie powiem. Sprawiedliwość, masz szatkownika, szmudak. Zobaczymy, co on na to poradzi. Za parę sekund się okaże, co on zrobi Synergy, żeby zabić szmudakę. No w sumie. Jest! Dobre zagranie.
Dobrze cię widzieć. Mam bestykę na celowniku. Dobrze cię widzieć. Śmieszna akcja. Boże święty. No dobra, no. Co? Ragnarok ze szatkownika. Fajnie. Poko ogólnie. Fajnie. Okej. Okay. Sprawiedliwość. Nie na mojej warcie. Nie, ja nie mam. Ja nie mam tłukę na ogólnie. Więc spoko. Do walki! Prosto chcę na sprawiedliwość. Czekam na rozkaz. Dobra, nie chapię. Już mam przewagę na stole, na ręce, w życiu. 13, 17, ja mam tu 16, no to elo, nie? Kurde. Ładnie sobie podrołował. A więc ile nagrywamy? 5, 57, 8, 9, 10, 6. Hukoboty. Dobre, dobre. Nie powiem, że nie. 5, 9, 13, elo. No ja. Tak oto pierwsza gra staje za nami. Wychodzimy z twarzą i ciśniemy dalej. I klik. Jeszcze jedną rundkę sobie zagram, a później zabiorę się za Team Fortress 2. Tylko znowu długo nie grałem i znowu nie będę ogarniał aima. No ale nagram. Czego ja dla was nie zrobię, co? Nie wiem czego. No ale nieważne. Gul'dan! Mam za wrażenie, że to jest jakiś agro. Dla konsekracji drugi zaczynam, ci chcę. No, jeszcze drugi zaczynam. Trudno, nie bardzo mi wszystkiego. Konsekrację zostawię tak na jakby co. Kwatermistrz i Sylwana, no nie są karty, to są karty, które nie są, nie to, nie są to karty, które bym chciał mieć na łapie. Pierwszy ten, więc lipa. FPS-y, what the fuck? Ej, wy nie widzicie myszki? Mi się wydaje. What the fuck? Czekam na rozkaz. Czemu? Te. Myszki nie widzicie? Ale dziwnie. Dobra, na razie jestem w dupie. Okej, okay. Nie mam co grać kompletnie. Chcę to okenować tylko. Więc jest słabo, jest słabo, jest słabo. Jeszcze wy tej myszki nie widzicie. Ustawienie. Obraz. Nie, no jest okej. Okay. Jest. Tej, no nie wiem. Dobra, co my tu mamy? O, tyle możemy zrobić. Serio. Drugi śmiertelny wir? W sumie marnuje karty na coina, ja mam tylko 2 HP mniej. W sumie to nie. 5 HP, dobra. Coś się dzieje ogólnie. Ile tu ma? 3 na 5? 4 na 5? Sprytne zagranie, no nie powiem, że nie. HP się zżera. Zobaczymy, co zrobi. Będziemy się poświęcić tego i tutaj będzie. A jednak, poświęcić cienia. Wystaw jakiegoś ziomka, jeszcze jednego, to jest sobie wystawię Sylwana. Będzie fajnie ogólnie. W sumie nie. Będziemy się użyć jakiegoś spela, dwa Mortal Kombat zużył. Czy będzie dobra opcja? Sylwana. Ale brzuch taki. No w miarę. To, no tak, no, no w miarę. Tylko z japy nie pasuje. 4. Ale dobrze. Kochlika przyjąłem. Kurde, może nie spełniałem. Werbunek może? Druga gra, a jeszcze werbunek ani razu się nie pojawił. Coś mi się wydaje, że coś jest nie tak. Czy ja chcę zużywać? Nie, zdecydowanie nie chcę. Niech on wyzawie kreatury, a później konsekrację sobie wcisnę i jelo. A na Morganisa mamy jakby co, łowcę grubego zwierza? Więc jest okej. Lalejcie. Sorry, ale... W sumie z czwartku na piątek 2 godziny spałem. Z piątku na sobotę nie spałem, więc...
Jest sobota, na niedzielę, chwilkę spam. No mój Boże, musiałeś tak zrobić. Infernala, proszę. Dziękuję. No ja lolo. Okej. Nie. No dobra, dwie karty zajdą. Mogło być gorzej. No to ciniemy. Wysrywamy się z legendarek. Jest okej. O, coś mi się na mapie pokazało. Ła. Dobra, okej. O mój Boże, mikrofon. Ty weź mi, nie waruj, bo... Na pewno nie będę używać tego, jak on się nazywał. Behringer C1U. O mój Boże. No i tap, nie? No tap. Ciekawe zagranie, nie powiem, ciekawe. Niech będzie tak. Reszta karty jest martwa, że tak powiem. Teraz pytanie, co za gówno mi wleć z szatkownika? Czy będzie to Nutpiggle? Gruul? No ja nie mogę już drugie. No chyba jednak się nie przejdziesz z pustki. Bez odpowiedniego zezwolenia nic nie zrobisz, się musi. Okej. Pytanie, co tam ma za karciuszko, co? Dziękuję, zaraz Morganie wyskoczy. Inferno. Równa się ten, czy konsekracja i... A nie, zwyczajnie sobie gościmy, tak? I token. Więc tyle swojego typowania. Noob. Równość i piromanty, tudzież konsekracji stawię sobie na... na przykład? Nie chcę Morganis się martwić, ale niestety wszystko się kończy. Na przykład ty jest tak, że strasznie krótko żyje, dłużej niż jedną turę, powiem. No co, po co użył, żeby banąć mnie za siedem? Jaki jest sens? Ja pieprzę. Nie powiem, to było sprytne. Żeby do pałki czasem nie dostał. Coś muszę w tym deku zmienić, bo nie mam okazji sobie tokenów narobić. Może to być przez to też, że te dwa durne werbunki w ogóle się nie zjawiają na łapie. Typowy demonok. Aha. Powiem ci, że to... To brzmi jak plan. Dobrze cię widzieć. No i gitara, werbunek. Czekam na rozkaz. No i następny dużo marów, nie chcę cię martwić, nie? 4 razy 3 na 3, 2 na 5 i broń 1 na 4. I teraz umieram. Szkoda. Smutek. Mega smutek. Może zagram sobie jeszcze jedną rundkę kapłanem. Kapłanem mi się najlepiej w sumie gra. Nie wiem czemu. Control, kapłan. Bomba cieni, mówisz. Złote. Powodzi się, widzę. Druga złota. Bardzo się powodzi. Teraz pytanie, ile mamy? 10, 12, 13. Oczywiście brakuje mi jednego damage'u. No i kit. Tego się sobie w sumie rozwalimy. Co on tam ma? Tak myślałem, że to może być coś złego. Nie no, ziomuś, już przegrałeś. Jest pozamiatane, chyba że masz tam coś, co może zadać 9 damage'u, czyli na przykład Leroy plus overpower. Nie wygląda jak Leroy. A to nie wygląda jak overpower. Helming. Holy smutek. Elo, elo. Witaj. Dobrze cię widzieć. Dobra.
No i taką bonusa. Taki bonus zagramy moim kontrolem, który jest w sumie... Na pewno przypomina czyjś deck, ale ja w sumie znikąd nie brałem tego. Jest kontrola, szatkownik, rak, hook, Sylvana, wiekobejski, sluzerer, rozbóz świętości. Hech. Lance. Kapłan, kaszeństwo cieni, ranny mis, ostrzy 1, kultysta 1, 2 razy welen, 2 razy śmierć, kradzież, cień, ból, 1, 1, 2 zębiaki, kapłanki, światło neru. Nie będę w jakiej najwyższej randze byłem, ale... Na pewno poniżej 10, nie wiem, który już. Ileż pracy. Gdzie tu jest smutna emotka? Tu jest. Okej. Okay. Dobra. No szkurwa. Mirror mecze muszę grać ciągle, serio? Dobra, słowo cię nie było. Może się przydać. Bo czuję, że ten ziomek, biorąc pod uwagę, też zaczyna drugi, na pewno styknie mu gorliwa kapłanka plus wybranie z Velena. Przez co otrzyma kreaturę 3 na 7, a ja mu po prostu zabiję to słowo cię nie ból. Pa! Buja. Proszę, też bym sobie mógł zrobić wybrańca Velena, gdybym miał kapłankę. No niestety nie mam. Albo zombie, jak zrobić zombiaka, to ci lipa. Kurwa, smoka. Hello! To wywalamy, tu gasimy, przyspieszamy. No, nienawidzę tych kwiatków. Trzeba by policzyć, ile trzeba każdego razu kliknąć, żeby zniknęło i... Boże. Pytanie. Poczekamy. Aha. Nie wiem, czy mam jakieś smoki. Ale może mam. Jak może być 18.52 i człowiek jeszcze nic nie odda? Coś na wystawił? Nie. O fuck. To jest przerobana gra już, mówię wam. 7, 4, 7, bez sensu. 3, bez sensu. Tak sobie myślę. Kurwa. No nie jest kolorowo, no nie powiem. Nie mam co zrobić. Żyje kapłanka. Nic się nie zrobi, po prostu nie wiem jak, to 4, 7 mi zabiło. Już pieprzę to. Mam ważną pracę! Nie przeszkadzać! Zobaczę, może to go na chwilę zatrzyma. Na razie jest lipa totalna, no ma piękne rozdanie, nie powiem. Ten... I w sumie też nigdy nie grałem ze Dragon... Anduinem, kapłanem, w sensie. I nie wiem, co tu w ogóle, czego tu oczekiwać. Muszę to rozważyć. O Boże. Mamy to. To. Cztery wszystkim. Okej. Okay. Jest jakaś szansa. Czuję, że wanie jest tylko w chwili. A może jednak nie? Potępieni czekają nie, na rozkazy. Dobrze. Sekunda. Kurde, no zero czasu dla siebie. Tu ma 4, 2, 3, 4, okej. Okay. Czyli wystawiam po prostu to. To i mogę się w sumie uleczyć, ale walić to. Okej. Okay. Dobra, jestem.
Oj, ziomuś, co tam? Masz 5 kart. Ja meksiam late game'em. Za czarnoskrzydłego! Co to jest za gówno? What the fuck? Nie będzie tak. Ile w ogóle kosztuje? 6, 6 na 6. Nie tylko za kartę. No zawsze za 6, 6 na 6 nie jest złe, nie? Trochę gorsze odogra. No ogólnie motyw dobry. Teraz go uleczę zapewne. Ja się będę musiał zacząć niedługo healać. A to zobaczymy. Był 9 na 9. Słowo mocy tarczy. Zarobiście. Nie, no ciekawe, nie powiem to. Pojedynek. Ma smoka na łapie. Jakie tam może mieć smoki? Asyry czy coś? Inne. Nie wiem. Tak. Kabalskim się teraz nie przyda. Zostawimy to. To. No tak zablokujemy i jedź. Boże, jak ja nienawidzę weekendów, naprawdę nienawidzę. Dobra. Włączony mikro. Włączony. Jest okej, jest okej. Dużo ma tych takich większych stworków i nie mam co z nimi robić po prostu. Nie wiem, czy on będzie mieć jeszcze jakieś większe stwory. No, jak z okazji, że jakieś smoki, to pewnie Jasera, Onyxa, czy jakieś inne sefy będą. Ale zobaczymy. Albo... Te, ale strasza. Zobaczymy, zobaczymy. Stań po mojej stronie. Mhm. Dobra, teraz światło naru. Wiadomo już, kogo zabijemy. Światło naru byłoby w cenie kontrolą, niestety. Stań po mojej stronie. Nikt nie przeżyje. Tu bijemy. Tak, uwaga. Dziękuję. 2 na 4. Masz. Co znaczy PTE? No i 9 na 9 niestety się pojawił. Ale zaraz, spokojnie. Przeczekał. Wydaje mi się, że zrobimy tak zwyczajnie. Może to był trochę marna trasa mind controla, ale zobaczmy. Jak mi wystawi jakiegoś. No nie, jednak. Spalicie światłość. Hello. Dobra. No i to tyle by było. Jednak udało nam się wygrać, choć miałem na początku takie wątpliwości co do naszej wygranej, że to jest niemożliwe. Jeszcze raz pokażę wam jakby co talię. To jest oczywiście kontrol ten TGS. No z mnie to wszystko widać. A Paladyn wygląda tak. Też wszystko widać. Dobra, się z wami żegnam i zabieram się za nagrywanie Team Fortress. Zagramy sobie prawdopodobnie jakieś lobby. I planuję sobie zagrać snajperem albo żołnierzem, więc będzie nietypowo, ponieważ zazwyczaj gram demomanem, więc... Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Elo, elo.